oświadczenia i komunikaty. Szanowni Państwo, kolejna sesja odbędzie się 4 lipca o godzinie 19. 19, bardzo proszę, 19. Bardzo proszę, żeby tutaj sobie wziąć do serca, że jest zmiana. Spowodowana zmiana jest spotkaniem z panem przewodniczącym Rady Miasta. I dlatego niestety... Także będę miał od razu informację na temat tego, co ciekawego pan radny miasta. Rozumiem, powrót, proszę bardzo. Pani radna Maria Teresa Widowalska. Proszę Państwa, ja zauważyłam na moim osiedlu, że chodniczek koło bloku 24 już jest prawie wykończony. No i ja uważam, że jest za krótka ta rynienka, bo jest tylko od kiosku może ze 4 metry, a wiadomo, jak nie ma rynienki, no to wiadomo, woda zalewa chodnik, błoto idzie na chodnik i będzie to brzydko wyglądało. Czy można by było jednak ten chodnik do końca chodnika zrobić, tą rynienkę? Rozmawiałem z panem inspektorem na ten temat. Jeżeli mówimy o estetyce, to ta estetyka tutaj nie jest konieczna. Jeżeli mówimy o praktycznych rozwiązaniach, no to właśnie o tym mówię. Jeżeli mówimy o wodzie, która ma stać na chodniku, to powiedziałem pani, która zresztą do mnie dzwoniła w tej sprawie, że chodnik jest tak wyprofilowany, że cała woda idzie od budynku na teren zielony, jak również jest przełamany podłużnie, czyli cała woda idzie nie dość, że od bloku na teren zielony, to jeszcze w dół do ulicy Bony. Powiedziałem, że jeżeli problem z wodą się pojawi, to wtedy te krótki się nam korytka pojawią. Dokończę. Ten kawałeczek korytka, który tam został ułożony przy kiosku, jest tylko i wyłącznie po to, bo tam może być no, największa ilość tej wody, która będzie wyprowadzana na ulicę i żeby po prostu ziemia nie była wypłukiwana w tym miejscu. Tak, bo tam jest taki spad z 25 bloku tego. Ale ja tam byłem, pani radna. Ja boję się, że to będzie... To proszę się nie bać, a wydaje mi się, że jeżeli coś się wydarzy, to wtedy będziemy interweniować. Przy bloku numer 3, panie radny Buczkowski, proszę powiedzieć, czy po ulewach jest woda na chodniku? Zauważył pan może jakieś zalany chodnik teraz? A nie ma tam korytek, a też ludzie się bali. Ja powiedziałem, że jeżeli jest opcja taka, że to koryto jest potrzebne, to tam zrobimy. A jeżeli ja mam decydować o tym, czy zarząd ma decydować o tym, ile chodników zrobimy, to wolę zrobić więcej chodników pod blokami niż korytek. I to jest jedyny argument. I pani to chyba zrozumiała i wydaje mi się, że nie powinno być problemu. Przepraszam, kto też... Ja się zgłaszam. Pan, przepraszam, pan Bioterek może, bo... Nie, pan radny ma pierwszy. Radny ma pierwszy. To proszę bardzo, pan radny Buczko. Proszę państwa, długo nie będę. Proszę państwa, chodzi mi o taką, że tak powiem, inwestycję, która jest tutaj, panie przewodniczący, tutaj, bo pan zna sprawę, bo ja informowałem pana przewodniczącego Szewczyka i pana Stanisława Burego o tej sytuacji, ponieważ sam zostałem poinformowany przez mieszkańca mojego bloku numer 9, że ktoś tam zniszczył trawę, proszę państwa, na osiedlu Jagiellońskim przy bloku 19, tam przy Jutrzence i wybudował jakąś taką samowolę, proszę państwa, i chce tam przy naszym kościele, proszę państwa, w Paniałym Arce, gdzie ludzie przyjeżdżają, Chińczycy i inni robią zdjęcia, on tam będzie sprzedał kiełbaski, proszę państwa, przy chodniku. Nie dość, że proszę państwa, zniszczył tą zieleń, która tam jest, ja zdjęcia przysłałem, to może pan Stanisław pokaże te zdjęcia, bo przysłałem zdjęcia, proszę państwa, nie dość, że zniszczył tą trawę tam, proszę państwa, to jeszcze chce, zamierza wjeżdżać tam po chodniku. Ja przysłałem tutaj troszeczkę napisałem artykuł 26 ustawy prawo drogowym, że wzdłuż po chodniku nie wolno jest jeździć, bo ustawa, czyli jak prawne rangi najwyższej po konstytucji uchwała i ustawach międzynarodowych, zabrania jazdy wzdłuż po chodniku. A on mówi, że będzie sobie tam wjeżdżał, proszę państwa, i się śmieje z tego wszystkiego, bo mówi, że on będzie robił tak jak Drzymała robił, bo osobiście z tym panem rozmawiałem. Proboszcz oczywiście jest przeciwko, no to też na proboszcza swoje zdanie wypowiadał, negatywne oczywiście. Więc przy okazji zniszczył chodnik, proszę państwa, tam. No to jest jakaś sytuacja nienormalna i my nic o tym nie wiemy. My nic o tym nie dowiadujemy się od ludzi. No, myślę, że już na tą chwilę jest coś ustalone. O, proszę bardzo, to moje zdjęcia tutaj, proszę państwa, to są pana radnego Szewczyka. Tak? To są twoje zdjęcia? Na pewno, bo to jest to, co tak, no więc
No to moje były podobne. I to jest na samo? Zakładając, że robi się to samo miejsce, to powinno być takie. Przepraszam, to przepraszam. To jest na samochód, na budę? Na budę. Znaczy na budę z kebabem. Na kołach. Buda na kołach, bo to chodzi o to, żeby ominąć przepisy o sanepidzie, o innych, to zrobił mi, że tak jak drzymała. On robi państwo polskie, powiedzmy, tak jak państwo niemieckie, żeby go sankcjonowało. To jakaś normalna sytuacja. Dziękuję. Ja już przyjąłem to do wiadomości, zgłosiłem to do pana inspektora, który pojechał tam w teren w dniu wczorajszym i niestety nie miałem okazji się dzisiaj z nim skontaktować w tym temacie. Zobaczymy, co było. To jeszcze tylko panie przewodniczący słowo, bo ja chciałem zrobić tak zwany ten przedek, prawda, na tym to nie możemy tego zrobić, bo zieleń. Tu facet sobie robi, prawda, co chce i cisza. To jest teren spółdzielny. Spółdzielny, nieważne, ale to jest teren zielony. Oczywiście. Proszę bardzo. Chyba takie same są. W tym temacie pan... Ja tylko tutaj właśnie tą uwagę, to się najbardziej miało użyło zniszczenie tego chodnika, czy tego krawędzia obrzeża, no bo jest to takie troszeczkę nie w porządku, bo jest to jednak zupełnie gminy. Natomiast ogólnie konstrukcja nie jest atrakcyjna. Ja mam też pytanie, czy spółdzielnia tutaj w tym temacie wydała swoje stanowisko? O czym pan pozwolił się pytać pana prezesa? Na następną sesję będzie informacja na tym temat. Ja dzwoniłem do spółdzielni, mogę powiedzieć jaką informację, że jest to jeden z członków spółdzielni zwrócił się z prośbą o postawienie właśnie takiej jakiejś tam przyczepy gastronomicznej i spółdzielnia wyraziła na to zgodę. Podobno ma mieć wszystkie dokumenty i ma mieć pozwolenie na jednorazowy wjazd, natomiast poprosiłem się, jeżeli jako komisja, czy jako dzielnica zwrócimy się o te dokumenty, mamy mieć je skserowane i podobno spółdzielnia ma je nam dosłać. Okej. Okay. To ja wnoszę o takie, żeby to sprawdzić. Dobrze. Pan Piotrek, bardzo proszę. Zresztą o chodniku tutaj. Pan raz jedzie. Z tej strony on ma wjeżdżać. Ustawi i dość. Ale ja nie wiem. Może, ale od tyłu. Ja tak. Proszę bardzo, pan Pieter ma głos. Proszę. Proszę państwa, ja mam kilka punktów, ale tylko tak krótko powiem, jakby były jakieś pytania, to proszę bardzo. Chciałem jeszcze tylko na marginesie, że już nie ma Wydziału Rozwoju, tylko Wydziału Strategii, tylko jest Wydziału Rozwoju. Ale to jest inna sprawa. A jaki jest? Wydział Rozwoju. Wydział. No, proszę państwa, przede wszystkim tutaj w ramach okrągłego stołu byliśmy w dwóch blokach socjalnych na Złotej Jesieni na Kościuszkowskim. Pismo przyśle tutaj, żeby rozdać radnym, od tego żeśmy napisali. No ja tylko tak krótko chciałem zasygnalizować, że na Złotej Jesieni jest tragedia, tam te bloki strasznie wyglądają, to ZBK za to odpowiada. I przydałby się ogródek dla dzieci i tak samo na Kościuszkowskim też nie ma ogródka dla dzieci. No i tam jest z kolei, tam lepsze są te bloki, ale też jest zagęszczenie dużo. Pismo jest napisane, to ja to przyślę. To nie na, może nie jest na terenie dzielnicy, ale też byliśmy w schronisku na Bawkuszyńskiego i na Sołtysowskiej, to jest dla mężczyzn i dla kobiet. Tam na Sołtysowskiej kobiety mają w miarę dobrze, bo tam Caritas, ale też jest małe. Natomiast na Makoszyńskiego jest tragedia, jest 200 miejsc. 1500 osób w Krakowie jest na ekspedycji. Już komornicy chcą iść do tego schroniska. Też jest pismo, to też nie przekaża. Złożyłem wniosek, ponieważ uważam, że już dalej jestem jako działacz podziemia szykanowany przez lewicowe władze miasta Krakowa. Złożyłem lustrację prezydenta, wiceprezydentów, dyrektorów Rady Miasta, oczywiście to osoby starsze i co najmniej rad dzielnicy, przewodniczącego i zastępcy. Zwłaszcza, że widziałem kserokopię z IPN-u, pana prezydenta. I można by to sprawdzić. To dostałem z Rady Dzielnicy, bo to było wysłane do każdej Rady, Rada Dzielnicy Biały Prądnik poparła to. I teraz druga sprawa, mieszkańcy Krakowa przygotowują się do referendum, żeby odwołać prezydenta i Radę Miasta. W Warszawie samorządy poparły, może tutaj samorząd to poprze też. Ponieważ mamy ulotkę, jeżeli ktoś się spytał dlaczego, to mogę mu tą ulotkę dać, jest bardzo dobrze napisana i tu nie ma żadnych wątpliwości, że należałoby tych ludzi odwołać, bo to już po prostu jest skandal.
i krótka, tutaj było o dofinansowaniu do niepełnosprawnych. W ramach szykan, jakie mnie spotykają właśnie z Urzędu Miasta, nie dostawałem w tym roku dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego. Jako kombatant, bo to już sprawę już dokładnie sprawdziłem, jest ustawa kombatanta, ja jestem kombatantem i niepełnosprawny działacz społeczny powinien dostać taką dofinansowanie. Tu była mowa, że dzielnica daje takie dofinansowania, ale ja proszę pana, proszę nie dyskutować z gościem. Nie z gościem, proszę pana, niech się pan wyraża. Ale to jest, nie ma kultury, bo ja powiedziałem, że nie ma z pana strony, proszę pana, niech pani nie uderza. Ja powiedziałem, że krótko zreferuję, jeżeli pan będzie miał jakieś pytania, to ja panu odpowiem. No. Więc już kończę. To jest właśnie tutaj mój wniosek, żeby mnie tutaj Rada Dzielnicy dofinansowała, bo po prostu jestem kombatantem i tutaj jeżeli pan ma wątpliwości, to zaraz panu pytam. Ale proszę pana, jak będzie pan miał pytanie, to ja panu odpowiem. Ręka do góry. Panie radny. Bo tak się nie da rozmawiać. Nie da się tak. Ja już kończę. Także jestem działaczem Solidarności, proszę państwa, działaczem Solidarności, organizacji, która walczyła o wolną i niepodległą Polskę i tylko agenci i komuniści, SB-cy uważają, że to nie była organizacja, która walczyła z komuną. Oni w ogóle uważają, że komuny nie było. Ja już dokładnie znam ustawę o kombatantach. Mam prośbę, że pan zmienię formułę. I teraz, ja tylko tak jeszcze ogólnie, że tu obok, mówicie o psach, a tu obok kobiety prowadzą głodówkę w szkole 85. Szkoda, że nabieracie ustawody. W urzędzie skarbowym 2 tygodnie już prowadzi głodówkę. I kolejarz już się podpalił i się spalił. No, szkoda, że tak to wszystko przemija. I polecam też, żeby jednak wczoraj było absolutorium, no jest to dla pana prezydenta, jest to wstyd, że mieszkańcy się tym nie interesują, nie było ani radnych, ani nikogo. Była to formalność, która była załatwiona pod stołem między Platformą a prezydentem. W zamian za wiceprezydenta wszystko zostało załatwione. Polecam w poniedziałek, Komisja Praworządności jest o 14. Zwłaszcza, że teraz były te wypadki straszne. Można tam, mnie też zaprosił radny z PiS-u. No, o 15 jest Komisja Mieszkalnictwa, o 16 września jest Okrągły Stół Mieszkaniowy. No i chciałbym, żeby po prostu no był jakiś kontakt z mieszkańcami też, no bo to jest też, jest to nie do przyjęcia, że w ogóle ani nie ma zainteresowania ze strony rady, ani ze strony mieszkańców, żeby mieć jakiś kontakt, tylko pisma się roznosi po sklepach i nic, i te pisma idą do kosza, ani tego nie czyta. Dziękuję bardzo. Pan radny Kuczkowski. Proszę państwa, ja chciałem tak poinformować państwa tylko o tym, że w szkole 104 jest podwójny, ponieważ pierwsza rzecz, uratowaliśmy szkołę 104 przed jej likwidacją, także nie jest to, że nic nie robimy, bo jako rada robimy, bo uratowaliśmy tą 104, to jest jeden sukces. A drugi sukces jest taki, że pani wiceprezydent, która chciała likwidować szkoły w Krakowie, proszę pana, już nie jest wiceprezydentem, bo 2 dni temu została odwołana z tego stanowiska pani Warkowicz-Okońska. Także, proszę państwa, podwójny sukces. Dziękuję uprzejmie. Ja mam, proszę państwa, pismo burmistrza Tyżyc do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Ja tylko dokończę. W sobotę 15 czerwca bieżącego roku wydarzyła się w Tyżycach tragedia. W wyniku pożaru budynków komunalnych przy ulicy Niepodległości bez dachu nad głową zostało 14 rodzin, 64 osoby, w tym 15 dzieci. Doszczętnie spłonęły 2 budynki mieszkalne, nikt mieszkańców nie ucierpiał, ale pogorzelcy stracili w ciągu niespełna godziny cały dorobek swojego życia. Rozmiar tej tragedii jest wstrząsający, gdyż ofiary pożaru zostały zupełnie zniszczone.
są zrozpaczeni i zszokowani tym, że spotkał ich tak okrutny skutek losu. Dlatego teraz, solidaryzując się z rodzinami poszkodowanych w pożarze, zwracam się do Państwa z gorącym apelem o wsparcie finansowe dla poszkodowanych w miarę możliwości, za co będziemy bardzo wdzięczni. Gmina Pożyce uruchomiła specjalne konto. Na które można... To znaczy jest pismo do... Można tutaj spokojnie... Ja bym prosiła telefon. Okej. Na które można wpłacać środki finansowe w tytule zaznaczając pomoc dla pobożelców. Zebranych dodatków zakupione zostaną niezbędne artykuły rzeczowe i żywnościowe, które pomogą w powrocie do normalnego życia, a także częściowo sfinansowana odbudowa spalonych budynków. Ponadto informacji o potrzebnej pomocy udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyżycach pod numerem telefonu i tutaj są telefony. Proszę również o zamieszczenie tej informacji na Państwa stronie internetowej. Podaję również bezpośredni kontakt do mnie pod numerem telefonu. Jest tutaj numer telefonu. Licząc na Państwa zrozumienie, łączę wyrazy szacunku. Razem możemy więcej. Burmistrz Pyrzyc. Ja mamy jakieś środki, tylko prywatne. A tylko prywatnie. Czy mogłabym... Bo to ani to nie jest nasza gmina, tak jak żeśmy robili z Pobożelcami. Także tutaj kto będzie chętny, to będzie dla osób chętnych. Na taką co ogłoszenie. Szanowni Państwo. Ja jeszcze chciałem tylko odpowiedzieć tu na pytanie, bo słyszałem i było pytanie. Ale nie, ale teraz ja odpowiem. Ale Pan Radny już nie jest. Ja chciałem odpowiedzieć, proszę Państwa. Zgodnie z ustawą o kombatantach nie tylko są osoby, które walczyły w czasie II wojny światowej, tylko są osoby, które należały do organizacji, która walczyła o wolność i niepodległość Polski. I tak jest. Ponależał do Solidarności, która walczyła o wolność i niepodległość Polski. I proszę Pana, ja nie byłem zwykłym działaczem, tylko ja byłem przewodniczącym, działałem dzielnicy i odpowiedzialny za strukturę krakowską. Tak jest definicja kombatanta. Dziękuję Panu bardzo serdecznie. Czy są jakieś jeszcze inne? Proszę bardzo. Ja chciałem jeszcze podziękować wszystkim radnym za udział w otwartych dniach magistratu, za przygotowanie wystawy, zrobienie zdjęć, pełnienie dyżuru. Ja również dziękuję Panu Przewodniczącemu za zaangażowanie, bo gdyby nie było koordynatora tego wszystkiego, no wcale by to nie było takie ładne i oczywiste. Także dziękuję Panie Kamilu. Mam nadzieję, że jeszcze przynajmniej raz to się uda zrobić. Na stronie dzielnicy reprezentacji. Jeszcze a propos, proszę Państwa, a propos jednak, ja jednak jestem zasmucony tą sytuacją, że było tylko niestety kilku radnych i Pan Przewodniczący pełnił dyżur w dwóch odcinkach czasowych, proszę Państwa, bo nie, zgoda, ale nie było, nie mówię tutaj właśnie dobrze, to dobrze, ale jednak, proszę Państwa, jest nas tu 21, proszę Państwa, radnych, prawda, było nas tam kilka osób tylko, proszę Państwa, na dniach, no to jest wstyd. A jeszcze jedna rzecz, która się wydarzyła, były Biebrzyckie Harce. I tutaj byli radni, których spotkałem. Także podejrzewam, że podzieliliśmy się tutaj i z jednej strony, i z drugiej. Mam nadzieję, że ci, ja zawsze mówiłem, że Radę Dzielnicy można podzielić nie na względów politycznych, tylko dla tych, którzy chcą pracować, a którzy nie chcą. Tak, taki podział. Dzielimy się właśnie w ten sposób. I mam nadzieję, że jesteśmy po tej samej stronie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie ma. Jeżeli nie, to zamykam obrady 33 sesji Rady Dzielnicy 16. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.